Letnie targi pracy na parkingu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie to wyjście naprzeciw potrzebom osobom bez pracy. Ja myślę, że bardzo duża potrzeba, ponieważ to jest najlepszy kontakt potencjalnego pracownika, zarówno osoby bezrobotnej, jak na przykład pracownika, który poszukuje pracy i chce ją zmienić, do tego, że mógł się spotkać z przedstawicielami firmy, przedsiębiorcy, służby mundurowej, która taką pracę oferuje. Na danym stanowisku może się bezpośrednio spotkać z ofertą pracy, z zasadami, zakresem tej pracy, jak również z płacami oczywiście, miejscem pracy i dopytać o wszystkie szczegóły, które potrzebuje wiedzieć. 34 boksy. I w każdym firma oferuje pracę na różnych stanowiskach. Zainteresowanych nie brakowało. Sporo pracodawców, mieliśmy więcej zgłoszeń, no ale warunki naszego parkingu pozwalają na rozstawienie 34 namiotów. Bardzo mnie zainteresowały oferty pracy, że tak powiem, w służbie więziennej. Nie wiedziałam, że tam również też przyjmują osoby cywilne, nie tylko mundurowe. Jest to oferta pracy biurowej. W jakim charakterze to pomogę szukać tej pracy? No coś związane z IT może w tą stronę. No nie wiem, jeszcze przyszłam, zobaczę sobie. Koleżanka? No właśnie nie wiem. Ale szukasz pracy? Tak, no. Tam służba więzienna czeka. Chcesz pomagać innym, pomóż sobie i wstąp do nas. No, może być. No, może i tam. No jestem z Ukrainy i szukam pracy, żeby tak coś podtrzymywało mi i moją rodzinę. I coś pani znalazła już? No jest niektórzy, jak to, oferty pracy, które proponują takie różnego rodzaju prace. No, możliwe pogadamy w domu z mężem i możliwe pójdę na jakieś, spróbuję coś u siebie w jakiejś ofercie pracy. No, żeby... To życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dodajmy, że organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie we współpracy z Ochotniczymi Chówcami Pracy, Agencją Rozwoju Regionalnego i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.